W lipcu 2021 roku rozpoczęła się budowa drugiego wiaduktu Marsa, który nie powstał razem z całością węzła Marsa w związku z różnymi problemami. Ostatecznie budowa zakończyła się w styczniu 2023 roku, a dzisiaj podsumuję całą tą inwestycję, jak powstawała, na moich ujęciach. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Zanosz, i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się tutaj na końcu trasy Siekierkowskiej, czyli na wiaduktach Marsa, które są fragmentem oczywiście całego węzła Marsa. I te ujęcia macie teraz z lutego 2022. Będziemy sobie skakać krok po kroku, jak to wyglądało na tych ujęciach, kiedy pokazywałem Wam faktycznie tą budowę. To jest już zakończenie całej tej inwestycji, jeżeli chodzi o aktualny zakres. I pierwotnie budowa trasy Siekierkowskiej rozpoczęła się w roku 2000, dokładnie 1 marca został wmurowany kamień węgielny i rozpoczęto budowę, jeżeli chodzi o sam odcinek tam na Mokotowie, Ursynowie, no i Pradze Południe. Wtedy właśnie rozpoczęły się prace przy budowie mostu Siekierkowskiego. Następnie kolejno postępowała ta inwestycja i ona się zakończyła, jeżeli chodzi o większość prac, w 2019 roku. Natomiast po tamtym czasie trzeba było wybudować drugi brakujący wiadukt Marsa. Tutaj, który łączy ulicę Żołnierską właśnie z ulicą Marsa. No i on jest został wbudowany z różnych względów. Chodzi o jakie względy? A za chwilę zobaczycie. Lecąc tutaj możemy zobaczyć zarys pierwszego wiaduktu i tutaj ta podpora. Te fundamenty, które widzimy teraz na środku mniej więcej ekranu, po prawej stronie, to są fundamenty podpory, która się znajdowała wcześniej na działce, która była w rejestrze zabytków. Trzeba było wypisać tą działkę i następnie dopiero można było przystąpić do budowy. Nie udało się to zrobić podczas planowanej budowy w drugiego etapu i trzeba było to podzielić jeszcze na ten trzeci etap, który właśnie się zakończył, a konkretnie zakończył się dokładnie rok temu. Więc od tamtego czasu faktycznie mogły rozpocząć się ponownie prace budowlane i inwestycja się zaczęła i zakończyła się w styczniu 2023. Mamy aktualnie luty 2024, więc chwilę opóźnienia mam, jeżeli chodzi o podsumowanie, ale większość moich podsumowań nie pojawia się bezpośrednio po zakończeniu inwestycji, tylko trochę później. Ale mam nadzieję, że niedługo mi się trochę uda nadrobić te zaległości i więcej tych podsumowań wam wszystkich pokazać, bo jest ich naprawdę co niemiara, nawet metr obejmowo jeszcze czeka na swoje podsumowanie, nie mówiąc oczywiście o metrze brudno. Ale dobrze, wracając tutaj, możemy zobaczyć, jak to wyglądało już trochę później. Luty 2022, teraz mamy kwiecień 2022. Sama konstrukcja według, jak widzicie, już tutaj dochodziła do samej prawej ulicy Żołnierskiej, właśnie do danego skrzyżowania. Jak widzimy, tutaj ta konstrukcja stalowa się ciągnie, jest łączona w jedną całość. Ona w środku de facto jest pusta, co mogliście zobaczyć na ujęciu, jak faktycznie nagrywałem podczas samej budowy, a tu już na tej drugiej części widzimy nawet samą płytę. Płytę wiaduktu, a tutaj już nawet bez rusztowań, no i sam nasyp, który w tym miejscu musiał oczywiście powstać. No, sama konstrukcja wiaduktu musiała być trochę zmieniona w związku z tym, jak to jest było podzielone, no bo pierwotnie miało być to oczywiście dwa wiadukty cały czas, ale jednak ze wspólnym przyczółkiem, a tutaj się to chyba zmieniało. Tymczasem w sierpniu 2022 mamy już ujęcia, że tak, więcej jest faktycznie samej płyty wiaduktu. Jeszcze tutaj po jednej i po drugiej stronie powstają bankiety. Jedna część to jest oczywiście taka dla pierwszych większa, znaczy awaryjna dla pierwszych, druga ta mniejsza. No i już w październiku możemy zobaczyć, że faktycznie na dole też się rozpoczęły prace przy odzyskiwaniu nowej jezdni. Pierwotnie to oczywiście była dużo szersza jezdnia w związku z tym, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o brak wiaduktu, natomiast tutaj po prostu tą jezdnię można było zwęzić i wybudować ją w docelowym układzie, więc to faktycznie było tutaj realizowane, a na górze już widzimy, że asfalt jest w docelowej warstwie i ekrany akustyczne się tutaj znajdują. Tak, podwójne ekrany akustyczne na jedną i drugą stronę, ale jeszcze cały czas prace tutaj były realizowane, jeżeli chodzi o samą konstrukcję, bo nie było na przykład barierek od drugiej strony. Więc faktycznie w październiku 2022, choć wyglądało to już jakby było wszystko gotowe, to jeszcze prace były realizowane i tak to wyglądało do stycznia, bo w styczniu zostało to oddane do użytku, choć na tych ujęciach tego jeszcze nie uświadczycie.
jest już właściwie wszystko gotowe, jest wszystko pomalowane i to są ujęcia świeże, jeszcze chwilę przed oddaniem do użytku. Kiedyś tutaj pojawił prezydent Warszawy i faktycznie zostało to już wszystko oddane do użytku. Jak widzicie na załącznym obrazku, proszę bardzo, wiadukt jeden i drugi już ma malowanie ostateczne, jeżeli chodzi o oznakowanie poziome. Natomiast cały czas ruch jeszcze nie był poprowadzony, bo jeszcze po prostu nie było to dodane do użytku. No i już na ujęciach pół roku później, we wrześniu 2023, możemy zobaczyć, że już wszyscy jeżdżą tak, jak powinni jeździć, żadnych prac na budowie nie ma. Chociaż co ważne i o czym trzeba pamiętać, to jest ciekawostka, wam powiem, że ten pierwszy wiadukt został zamknięty chwilę po tym, jak został oddany do użytku ten nowy wiadukt. W związku z tym, że trzeba było zrobić na nim prace konserwacyjne, bo on już trochę stał w tym miejscu i trzeba było po prostu dostosować do tego, żeby on też był w dobrym stanie technicznym. No i takie po prostu rutynowe prace były realizowane, ale to śmiesznie po prostu się zgrało, że nowy wiadukt został oddany do użytku, a stary został na chwilę zamknięty, ale tak faktycznie to również miało wtedy miejsce. Tymczasem teraz przechodzimy do ujęć side by side, gdzie dokładnie zobaczycie, jak to wyglądało na przestrzeni czasu. I proszę bardzo, mamy ujęcia z lutego 2022, następnie w dół schodzimy, mamy kwiecień 2022, w prawo sierpień 2022 i na górze styczeń 2023. Specjalnie w kształcie litery U musicie chodzić, żeby zobaczyć dokładnie ujęcia po kolei, aby ujęcia z najstarszej, najnowszej były po prostu obok siebie, które widzicie na tym załączniku. To nie są oczywiście wszystkie ujęcia, które mam zachowane w archiwum, ale żeby było wam łatwiej do podsumowania i do obejrzenia, oczywiście najlepiej zalecam wam to oglądanie albo na komputerze, albo na telewizorze. Na telefonie pewnie będzie mało widać, jak to się pozmieniało, no ale jak możecie zobaczyć na tych ujęciach, faktycznie zmiany są tutaj widoczne, tak? No w lutym jeszcze nie było faktycznie wiaduktu, w kwietniu już widzimy, że pojawiała się część stalowa, w sierpniu już mamy płytę betonową, a w styczniu jest de facto gotowy wiadukt, czekając tylko i wyłącznie na oddanie do użytku. Celowo tutaj nie dałem ujęć już faktycznie z września 2023, kiedy samochody jeździły, bo chciałem wam właśnie pokazać, jak to wyglądało w styczniu, kiedy miały się zakończyć prace i de facto wtedy było wszystko gotowe, poza samochodami, które po prostu jeszcze nie jeździły, wtedy było oczekiwanie na oddanie do użytku. Tymczasem, przeskakując teraz za chwilę w drugą stronę, zobaczycie, jak to wyglądało na ujęciach z lotu ptaka. I tutaj co prawda te ujęcia są różne, bo nagrywałem je pierwotnie trochę w innej orientacji na początku, ale mniej więcej możecie sobie porównać, odwracając głowę, jak to wygląda. Więc ujęcia luty, kwiecień są takie same, wrzesień, sierpień są też takie same, niestety one się nie łączą, ale jak przejdziemy już do samej ulicy Marsa, przelatując przez ulicę Żołnierską, będzie wam się wszystko łączyć. Ja tutaj w międzyczasie może wam powiem jeszcze parę ciekawostek, jeżeli chodzi o samą trasę Siekierkowską, jak ona tutaj powstawała, bo dowiedziałem się też tutaj takie ciekawostki, które już w sumie nie wiedziałem, albo właściwie zapomniałem. Sama trasa Siekierkowska miała być pierwotnie nawet drugą ekspresową. No i tak jak powiedziałem na wstępie filmu, prace rozpoczęły się 1 marca 2000 roku, kiedy został wmurowany kamień węgielny i rozpoczęto budowę. Budowa trasy Siekierkowskiej była podzielona na 6 etapów i pierwszy został oddany do użytku, jeżeli chodzi o most Siekierkowski i połączenie z ulicą Czerniakowską, 21 września 2002 roku, więc dokładnie 2 miesiące po tym, jak się urodziłem. Więc siłą rzeczy oczywiście tego nie pamiętam, ale sama budowa, jak możecie zobaczyć, trwała tylko i wyłącznie 2 lata, więc nie jest aż tak źle. Natomiast sam węzeł Marsa powstał później, bo kolejny etap, czyli właśnie zakończenie budowy węzła Marsa, właściwie dobudowanie najpierw jezdni do Marsa, później oddanie samego węzła Marsa, następowało tak, na początku 2006 roku było planowane zakończenie budowy, natomiast same zakończenie było dopiero w czerwcu 2007 roku, jeżeli chodzi o samą trasę, natomiast sam węzeł Marsa w całości był dopiero ukończony w 2010 roku, więc chwilę tutaj jeszcze trzeba było poczekać, aż faktycznie zakończyły się te wszystkie prace. No oczywiście wtedy też wystąpił ten problem, że jednego wiaduktu nie można było wybudować, dlatego też on dopiero był dobudowany później, natomiast no jest po prostu jeden z tych elementów, który był budowany etapami, krok po kroku, 6 tych etapów było zaplanowanych, no i faktycznie powstała trasa Siekierkowska. Ona też pierwotnie była taką jedną z ważniejszych dróg faktycznie do 2023 roku. W związku z tym, że po prostu trzeba było jakoś jechać, aby, znaczy to inaczej, to była droga krajowa numer 2 i trasa europejska E30. Od stycznia 2014 roku do 20 grudnia 2021 roku. I w tym czasie faktycznie tak to wyglądało i tak to funkcjonowało. Następnie oczywiście to wszystko zostało przeniesione wraz z otwarciem tunelu pod Ursynowem i w południowej obwodnicy Warszawy, jeżeli chodzi o też sam most. Więc wtedy to wszystko się wyniosło i też dzięki temu sam ruch centralny, jeżeli chodzi o centrum Warszawy, został wyniesiony z miasta na obrzeże miasta i na obwodnicę. To samo by się przydało, jeżeli chodzi o wschodnią obwodnicę Warszawy, która cały czas
jak pewnie dobrze wiecie, nie powstała i niestety to jest ta smutna informacja. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to jednak mimo wszystko się zakończy i ta budowa będzie ukończona. Z ciekawostek wam powiem, że wzdłuż samej tej inwestycji, którą teraz oglądamy, jeszcze jest zaplanowane parę jeszcze innych ciekawostek. Teraz jest na przykład realizowana przebudowa linii kolejowej numer 7 i to możecie zobaczyć za chwilę na ujęciach, gdzie będzie widać mniej więcej zarys, znaczy dobra, na takich ujęciach już nie zobaczycie, ale jak już nie będą ujęcia właśnie z lotu ptaka, możecie zobaczyć budowę nowego przystanku kolejowego, który się znajduje i już teraz zresztą funkcjonuje i działa w tym miejscu pod wiaduktami. Mam na myśli oczywiście przystanek kolejowy Warszawa-Gocławek i on docelowo będzie mieć wejścia na wiadukty Marsa na przystanki autobusowe. W jednym i w drugim kierunku będzie można wejść po prostu na przystanki autobusowe prosto z peronu. Więc to jest duża nowina i duża zmiana. Natomiast to nie oznacza, że wszystko jest tutaj idealnie na samym węźle Marsa. To tak, tu właśnie przejdźmy nad tym przystankiem kolejowym. Natomiast co ważne, sama trasa była budowana, tak jak właśnie wam powiedziałem, od 2000 roku do 2023 roku. To jest 23 lata budowy jednej trasy w Warszawie. Naprawdę długi czas. I w związku z tym standardy różne były zmienione w międzyczasie tej inwestycji. Pierwotnie droga rowerowa była z kostki brukowej. Teraz standardem jest oczywiście asfalt i te drogi rowerowe też są szersze i to można zobaczyć na różnych fragmentach tej inwestycji. Też biorąc pod uwagę, jak ta droga rowerowa jest pociągnięta, ale jednak się ciągnie wzdłuż całej inwestycji, co jest na plus. Kolejnym aspektem są windy, które co prawda na wiaduktach Marsa właśnie przy linii kolejowej są, o tyle jeżeli chodzi o działanie, to bym dużo nie powiedział, one są już całkowicie rozkradzione i de facto całkowicie są nawet nie do odbudowania w tym momencie. One nie działają. Nowe windy na przystanek kolejowy mają działać, ale co z tego, że wjedziemy na przystanek autobusowy, jak już nie zjedziemy na drugą stronę, na przykład do pętli. No cóż, tak to niestety będzie wyglądać. Mam na myśli oczywiście pętlę autobusową, która się tam znajduje obok Gocławek Wschodniej. Tam już nie dotrzemy, pomijając pochylnią zjedziemy, ale windą już niestety nie zjedziemy, no bo winda jest po prostu całkowicie niedziałająca. Ale dobra, to było tyle, jeżeli chodzi o sam drugi wiadukt Marsa, bo o nim mimo wszystko dzisiejszy film jest. Więc jeżeli taki materiał podsumowujący tę całą inwestycję, jak to wyglądało, kiedy nagrywałem to, wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie w subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Niedługo mają powstawać kolejne wiadukty w Rembertowie, wiadukt Chomżyńskiej nad linią kolejową. To jest inwestycja, którą będę nagrywać. Niedługo się pojawi film, najprawdopodobniej jak już będą jakieś większe informacje, jeżeli chodzi o sam przetarg, bo aktualnie tam są konflikty i przetarg został pierwszy unieważniony i drugi będzie ponownie dospisany i wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, kto wygrał go, pojawi się pierwszy film z informacją, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Tymczasem z Marsa na razie uciekamy, ale miejmy nadzieję, że jeszcze tutaj kiedyś wrócimy z kolejną inwestycją i z budową piątej linii metra, bo ostatnia stacja będzie się znajdować w Rembertowie. Cześć!